Śląskie betlejki nawet stuletnie, tradycyjnie wykonywane przez ojców i dzieci, a obok afrykańskie szopki pochodzące z krajów misyjnych, między innymi Nigerii i Kenii. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na wystawę zatytułowaną Pod betlejemską gwiazdą Boże Narodzenie bez granic. Możemy zauważyć różnicę w formie wykonania tych budowli, jakby szopek, ponieważ w szopce śląskiej jest to drewniana chatka, czasami jest to jakby naśladująca jakby taki zamek, natomiast w szopkach afrykańskich jest to głównie przedstawienie chat afrykańskich wykonanych w tradycyjnym ich stylu. Bo szopki przedstawione są tak, jak biblijną historię wyobrażają sobie ich twórcy. Zatem w afrykańskich szopkach trzej królowie są czarnoskórzy. Z kolei śląskie betlejki przedstawione są między innymi na śląskich podwórkach, tak jak na obrazie śląskiego artysty Erwina Sówki. Możemy zobaczyć właśnie takie elementy śląskie, czyli świętą Barbarę, górników, kobiety ubrane w strój rozbarski, śląski. No i jakby tło stanowi rynek na Nikiszowcu. To już druga edycja wystawy. Tym razem będzie jej towarzyszył akcent muzyczny. Postanowiliśmy również dogodzić naszym zwiedzającym, sprawić im prezent i zapraszamy, co też nie zawsze jest typowe, jeśli chodzi o wnętrza muzealne, na koncert. Koncert Boże Narodzenie bez granic, pastorałki i pieśni Lutra łączy świąteczne tradycje muzyczne katolicyzmu z uroczystościami 500-lecia reformacji. Wstępna wystawa i koncert 26 grudnia jest bezpłatny. Samą wystawę ogląda można do 4 lutego.